to, co jest charakterystycznym rysem jego posługiwania, to niwelowanie wszelkich barier, wszelkich różnic. Nie było stopni godności, człowiek był na pierwszym miejscu i każdy człowiek od małego dziecka, z którym potrafił się zatrzymać i zainteresować go dobrą nowiną, po osoby w wieku dojrzałym, osoby wykształcone, które potrzebowały wiedzy i oprócz świadectwa wiary także wiedzy teologicznej. Jego bezpośredniość, jego kontakt z każdą osobą ujmował jego swoisty nawet dowcip, umiejętność żartowania nawet ze swojej osoby sprawiała, że chcieliśmy być blisko niego, chcieliśmy go słuchać, chcieliśmy od niego zarażać się właśnie tą spontanicznością, prostotą, bezpośredniością kontaktu i przekazywania w ten sposób tej dobrej nowiny o Bogu miłosiernym. Jego dziełem życia, można rzec, jest sanktuarium w Łagiewnikach, które przecież podczas jego posługi jako arcybiskupa krakowskiego było wznoszone aż do konsekracji przez papieża Jana Pawła II. To miłosierdzie, które źródło swoje ma w Bogu. Samo życie i świadectwo o Bożym miłosierdziu księdza kardynała Franciszka, ten gest miłosierdzia papieża Franciszka wobec tego, który świadczył miłosierdzie poprzez swoje życie i posługę, splotły się razem i wierzę głęboko w to, że utworzyły tę szeroką drogę wiodącą do domu Ojca, aby mógł zanurzyć się już na wieki w tym niekończącym się strumieniu i źródle miłości miłosiernej Boga.